Ja reprezentuję grupę BNI Victory, gdzie zrzeszamy tylko rzetelnych przedsiębiorców. Nasza grupa w chwili obecnej rozrasta się. Jesteśmy już 2 lata na rynku rzeszowskim, jako nasza grupa BNI Victory. W chwili obecnej w Rzeszowie jest 3 grupy, tworzy się też kolejna 4. grupa. BNI jest organizacją, gdzie opieramy się na rekomendacji, czyli na biznesie, który możemy dostać od właśnie członków naszych grup, gdzie czasami jest ciężko dotrzeć do danego klienta, kontrahenta, a dzięki BNI i rekomendacjom, jakie otrzymujemy od naszych członków naszej grupy, jest to łatwiejszy biznes. Jakie są korzyści, co mówią członkowie już po pewnym czasie, jak rekomendują to uczestnictwo swoje? Pierwsza rzecz jest to naprawdę zwiększenie biznesu w swoich firmach, a dodatkowo też zwiększenie sieci kontaktów, ponieważ tak jak przeciętna grupa zrzesza około 35 przedsiębiorców, największa grupa w Polsce zrzesza 65 przedsiębiorców, jest to grupa Kings Krakowa, jest to zwiększenie sieci też kontaktów, ponieważ tu jest możliwość poznawania z siebie, z firm, przez co jeśli ktoś poznaje mnie i mój biznes, jest w stanie zarekomendować mnie do swoich kontrahentów. No właśnie, tworzycie taką wspólną rodzinę, można powiedzieć, biznesową, że jeden drugiemu pomaga. Jak to kształtuje się w tych relacjach wewnętrznych i zewnętrznych? Bo wiem, że oczywiście oprócz tego, że rekomendujecie siebie nawzajem, rekomendujecie członków też wychodząc poza ten wasz związek. Jak najbardziej. BNI to jest jedna duża rodzina z rzetelnych przedsiębiorców, gdzie tak naprawdę rekomendujemy się na spotkaniach, ale tak naprawdę po spotkaniu też jesteśmy, można powiedzieć, przysłowiowymi handlowcami naszych członków, czyli wykonujemy pracę dla naszych członków, czyli czasami pojawiają się sytuacje, gdzie ja mogę od razu przy moim kliencie zarekomendować mojego kolegę z grupy.